Magdo, jadąc do ciebie, zastanawiałem się, czemu ty nie korzystasz z swojego pełnego imienia, Magdalena. Ty nie lubisz tej formy? Czy... Ja uważam, że ona jest za długa. Aha. Potem po hiszpańsku Magdalena jest znacznie sympatyczniejsza niż po polsku. Po polsku jest tak brzmi trochę pretensjonalnie Magdalena. Wiesz, jeszcze gdybym ja była mała, drobna, to fajnie, ale Magdalena tak robi ciebie dużą. Mhm. A Ma Madalena po hiszpańsku jest bardzo sympatycznie, Madalena, Madalena, a to i Magdalena, kurczę, jakby była, nie wiem, święta. A jak ktoś zwróci do Ciebie Madzia? to jest tragedia. Nienawidzisz? Nienawidzę, nie wiem, Magduś Uwostwiam, bo to jest takie imię, którym mój dziadek zawsze mnie darzył i, i moja babcia i to lubię, ale Madzia to jest... To był taki żart mojego y, pretendenta do z mojego serca w szkole średniej w Jose Martim, który wiedział, że mam powody z matematyką, i powiedział: Oj, madzia, madzia! i od tego momentu się posrało. Dwie ważne osoby w Twoim życiu: Twoja mama i twój, e, twój tata. Jak oni się do Ciebie zwracali? Magda. Magda. Konkretnie, tak. Okay, Magduś było, było rzadko, zawsze nie pamiętam, ale ojciec bardzo często mówił: Magda. Mhm. Mama częściej, córeczko, kochanie, coś tam, ale ojciec Magda. I to było takie, jak ktoś do mnie mówi, Magda z bliskich, to mnie już się robi wiesz. Aha. Baczność. Ty jako dziecko, jako nastolatka, jaką byłaś uczennicą? Taką, która ledwo dawała radę z matematyką. To był dramat. Fizyka, jeszcze większe Dramat chemię ubóstwiałam. Geografia. Chemię lubiłaś? Proszę chemię, lubiłaś? Tak, chemię lubiłam, dlatego że chemia była logiczna i, i była kolorowa, i coś się działo, i trzeba było coś przelewać, coś dodawać i to było, to było naoczne. Jeśli chodzi o wzory chemiczne, to przecież nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy potrafię ci powiedzieć, to to jest łamek. Tak skutecznie pani od matematyki wykastrowała moją sympatię do matematyki, że ja umiem liczyć, natomiast kompletnie nie wiem, co to jest matematyka. Ale potrzebna ci jest matematyka w życiu, chyba? No, wiesz, potrafię dodawać i to chyba jest dobre. A odejmować? Nie. Mhm. No tak, to nie jest przyjemne. Odejm nie, nie umiem. Odejmować. Czyli zawsze dodaję. Ty w swojej biografii, autobiografii piszesz tam bardzo, bardzo mądre, mądre zdanie, że na życie nie ma scenariusza, że nikt nie robi cięć, nikt nie przewinie taśmy do tyłu, nie będzie, nie ma się dublera, nie ma, nie ma się suflera. Ja mam takie wrażenie, że twój film to jest taką hybrydą różnych, różnych gatunków, że tu nie można chyba powiedzieć jakoś tak. Jednostronnie, że to by była komedia, to byłby dramat, to by była sensacja. Melodramat. To jest życie. To jest życie na full. To znaczy, to jest życie, gdzie ja się nie oszczędzam, nie chronię. To jest życie, gdzie ja się wystawiam, bo chcę, żeby ludzie wiedzieli, jaką jestem osobą, i żeby taką przejmowali, no i z taką się bili, no bo nie da się ukryć, że to nie jest proste. A czemu się nie oszczędzasz? Nie uważam, bo ja uważam, że moje zasoby energii, emocji z kolei pozytywnych są tak duże, że oszczędzanie jest nienaturalne. Należy, należy przeżywać rzeczy. Mm -hmm. Nie należy ich chować pod siebie, bo wtedy się ma psychoterapeutę, psychiatrę. No tak, Albo koleżanki, <laughs> które wiedzą o tobie wszystko i mają z tego ogromną satysfakcję. Masz takie koleżanki? Ja nie mam wiedza? koleżanek. Ja mam może przyjaciółkę, ale nie mam koleżanek. Zawsze tak było? Zawsze? Tak, całe życie. Mm -hmm. A nie brakuje ci takiego towarzystwa? Nie, marzystwa? dlaczego? W ogóle nie. Brakuje mi raczej yy... Czego mi brakuje? Czasu? Nie. Brakuje mi mamy, której nie mam, bo bardzo szybko ją straciłam. Miała 70 lat, kiedy umarła. Brakuje mi obecności częstszej mojej córki i mojego syna. To jest to, czego mi brakuje. Ja mam jednak takie wrażenie, obserwując Ciebie na Instagramie, że Ty bardzo uczestniczysz w życiu swojej córki, syna, trójki wnucząt. To chyba znaczy, ja bardzo chcę uczestniczyć, ale to uczestniczy. nie znaczy, że uczestniczę, <śmany> <dżarż vendo> dlatego, że oni są bardzo zajęci i bardzo są zajęci swoimi dziećmi. Też wiedzą, że jestem osobą bardzo wpływową, i nie chcieliby, żebym miała za dużego wpływu, szczególnie Lara, na życie ich dzieci. Bo i tak wydaje mi się, że dzieci odziedziczyły geny babci, szczególnie uh -huh. nena. Ale Lara jest genialną mamą, która tą całą energię, radość, spontaniczność i kreatywność nena potrafi zdyscyplinować. A moda jest dla Ciebie ważna? Ja, ja Wiesz, tak... nie moda, moja moda, moje mhm. samopoczucie. E, dzisiaj widzisz, jak jestem ubrana, no ja się zajebiście czuję w piórach. E, Toulouse-Lautrec, e, kabarety francuskie. E, ta epoka, te kolory we Francji, to jest to, co kocham. Ty się zawsze wyróżniałaś wyglądem na tle takiej. Tak, gwiazdy. dlatego że zawsze żyłam inaczej. Od szóstego roku życia sobie powiedziałam, jak wiesz z mojej autobiografii, że jestem księżniczką, że jestem inna, że jestem odmienna, że mam własny świat, że w gwiazdach jest napisane dużo tego, co chciałabym zrobić, że gwiazdy mi są przyjazne. Patrzyłam w niebo. I miałam świadomość osoby bardzo dorosłej. Rano dyryguję moim życiem jak orkiestra, bo porządkuję moje, moją garderobę, która zwariowała, bo zaczęła mnie atakować. Więc ja muszę ją zaatakować, żeby wreszcie dojść do jakiegoś porządku. Może nie minimalizmu, ale żebym wiedziała, że te rzeczy są fajne i, i nie było 200 innych nieważnych obok. Też dyruguję moim domem, który chcę, żeby funkcjonował, bo zaczynam w nim żyć, zaczynam znajdować czas dla siebie i dla rodziny. Więc chcę, żeby piekarnik, mimo że jest ładny, to nie tylko był ładny, ale już w końcu działał. No bo tyle lat używały go różne osoby, do których nie należałam ja, tylko no, różnego sposobu, różne panie i doprowadziły go z najlepszego piekarnika we Francji do Bubla. Więc nawet o tym nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że mam lodówkę, która ma 20 lat. Wiele rzeczy nie dochodzi do mnie, bo rytm jego życia jest za szybki. W związku z tym to jest czas, kiedy się zajęłam domem, jego urodą, pogłębianiem jego e, starości. Znaczy zamiast go odnawiać i mówić, o wow, jakie to jest nowe, robię wszystko, żeby czuli się wszyscy tutaj, jakby weszli do e, majątku, który ma 200 lat. Trudno ci się było nauczyć odpoczywać, czy znajdować ten ja, czas dla Ja siebie? powiem ci, że moją, e, moim momentem, kiedy uważam, że odpoczywam, to jest taki, w którym wsiadam w samochód z planu kuchennych rewolucji do domu i to jest cudowny czas po bardzo dużym wysiłku, ale trudno mi się odkręcić. Znaczy, bo jestem tak nakręcona po kolacji kuchennych rewolucji, że po prostu nie potrafię przestać gadać, więc wykonuję 200 tysięcy telefonów, których nie wykonałam o godzinach. Nietenzurowalnych i jestem wpłyniona, że wszyscy śpią, bo powinni wtedy mieć czas na rozmowę ze mną. W związku z tym, nie powiem, że mam wrogów, ale dużo osób, które ewidentnie nie odbierają telefonu. No, teraz się trochę śmieję, ale, ale już wiem te, y, o, o tych, które odbierają. W związku z tym chodzi tu w grę Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, Kolumbia. No i tutaj mam przyjaciół i nareszcie mam święty czas i język, w którym się z nimi porozumiewam. I to jest cudowne, bo mam jakby poczucie świata zewsze, zewsząd. Tak? Wiem, jakie są nastroje, wiem, co jest ważne i to jest cudowne. A rano wstaję o ósmej, kładąc się o czwartej, żeby, to jest bardzo dziwne, bo to jest nowe, żeby przeprowadzić ważne rozmowy, które stanowią o całym dniu, od ósmej do 11, po czym o się kładę i wstaję o pierwszej. O pierwszej czeka na mnie śniadanie lunch, przyniesione na górę, gdzie pomidory topią się w oliwie z oliwek virgin, i to jest moja dieta z białym serem, kawą i sokiem z grapefruita lub pomarańczy, duża ilość wody. No i co? I w tym momencie odbywam następne 200 telefonów, czyli jem. Nieprawidłowo, bo powinnam mieć spokój, a tego spokoju nie mam. No i, 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 i życie, życie toczy się dalej, myślę, co założę, co powinnam przygotować, jak się powinnam malować. Komponuję siebie na dzień, żeby mieć siłę, bo moje kolory i ta moja zbroja to jest jak gdyby uderzenie w ten szary, smutny świat. Ile w tym roku miałeś wolnego? Nie miałeś. Poczekaj, tydzień teraz, niedawno, ale to nie był wolne, tylko załatwianie spraw zaległych. Masterchef i kochane Rewolucje stoczyły tak zwany pojedynek o mój wolny czas, w związku z tym w ogóle go nie miałam. I to był nokaut. Naprawdę przysięgam, po raz pierwszy powiedziałam, że to jest za dużo. W tym razie, że, że Masterchef zaczyna się praktycznie o siódmej rano, ja wchodzę na plan o dziesiątej. Z zaciśniętym rządkiem, że zawsze jestem o 10 minut albo pół godziny za późno, i przez cały plan czeka, ale to jest tylko pół godziny, nie trzy jak dawniej. Jak, no i w większości wypadków się przestałam spóźniać. Nawet wczoraj mówiłam się na jakąś rozmowę o 9.15, byłam punkt 9.15. To dokąd ty tak gnasz? No chciałabym zrobić parę rzeczy, nie tylko kuchenne rewolucje, ale do tych kuchennych rewolucji jeszcze jednak ta czwarta rano, że się kładę o czwartej rano, a potem wstaję o i potem śpię dwie godziny a potem muszę jeszcze się umalować przez dwie godziny. Strasznie mnie to zabija, że nie mogę wstać jednak rano. Raz mi się udało wstać rano i stwierdziłam, że to cudowne, że dopiero jest ósma, że mam jeszcze tyle czasu i chyba będę musiała się trochę przestawić. Ty mi kiedyś powiedziałaś taką rzecz, że jesteś bardzo monotematyczna, jeżeli chodzi o, o, o tematy Tematy rozmów, bo ty cały czas myślisz w głowie na temat przepisów, tego, co można ze sobą Może ja nie jestem onotematyczna. Tylko tak. ewidentnie wolny czas sprawia yy, mi jakąś euforię i radość, kiedy w mojej głowie pojawiają się nowe pomysły na nowe przepisy. Jednak bardzo dużo rozmów porannych jest z kuchnią, czyli z szefami kuchni, byłych restauracji po rewolucjach, moich restauracji, gdzie dyktuję im przepisy i cudownie jest móc dyktować i być słuchaną i efekt jest piorunujący. Malujesz jeszcze? Maluję, maluję i to jak? Jak często? No teraz jest to drugi dzień. Będzie wystawa. Zatęskniłaś za ten? Bo ty mówisz, nie, że no uważam, taki... no, że ta, ta, ta moja ekspresja przez kuchnię jest wspaniała, tylko nie wszyscy w to wierzą. Więc stwierdziłam, że trzeba to jeszcze dobić rysunkiem mm -hmm. i malunkiem. I co to będą za rysunki? Czy co to są za rysunki? Podobne do tych. Ja Okazji chcę być przytulona, chroniona. Mam dosyć bycia taką potężną kobietą. Teraz będę udawała słabą, schudłam 10 kilo, więc może mi się to uda. Przez mówią, boże jaka ty jesteś drobna i mała. No, i naprawdę poczułam się drobna, mała i niska. Jak stoję obok moich dzieci, to rzeczywiście jestem nieduża. Są takie momenty, kiedy ty potrzebujesz do tego, żeby się właśnie schronić i Tak, i bardzo. Co zmieniły wnuki w Twoim życiu? Wnuki. Mhm. Wnuki to zmieniły w moim życiu, mhm. że czuję się e, królową rodziny. Matką. Wielką matką, wielką. Wielką babcią? Nie, drobną babcią. Natomiast rzeczywiście zmieniły to, że. Jest jeszcze jeden rodzaj uczucia i taki, który cię totalnie rozrywa. I pewnie te wybory dlatego były jeszcze bardziej a ważne i najważniejsze na świecie, ponieważ patrzę na nie i nie mogę uwierzyć w to, że ja nie będę miała do końca wpływu na świat, w którym będą żyły. No wiesz, nigdy nie wiadomo z drugiej strony. Jak no Nie, no, 190 wyglądać. lat nie będę nie żyła. Nie, 190 lat. Ostatnio oglądałam taki film, gdzie panie się rozsypały na schodach kościoła. Ze śmiercią jej do twarzy, to jest tak. ten, ten film. Także wiesz, myślę, że wiesz, za jakiś czas wszystko, wszystko może być, być możliwe. Jak ja rozmawiałam z, z kobietami, które mówiły, że w ich życiu pojawiły się, ich dzieci mają, mają dzieci, mówią o tym, że ten rodzaj miłości jest zupełnie inny niż yy, Nie, miłość. dla mnie, dla mnie nie. nie. nie Mam takie same wzruszenie, jak patrzę na Larry. wow i po prostu ona mnie powala swoimi tekstami, swoją mądrością, swoim dystansem, swoją dyplomacją. Swoją oceną sytuacji i swoim poczuciem własnej wartości. Bardzo mi tego brakuje. Ona to ma i tego się nauczyła. Nigdy w życiu ode mnie nie wzięła grosza. Mówią wszyscy, że to ona przeze mnie nie wszyscy są, niektórzy mówią, że przeze mnie jest tam, gdzie jest. To jest nieprawda, to jest jej ciężka praca. Myślę, że nazwisko zawsze pomaga, ale mamy wiele nazwisk mm. znanych i bogatych ludzi, gdzie jest truchło, próchno, popiół, dupa. A ona wykorzystała to w sposób genialny. Przy czym to był jak gdyby rozbieg, a dalej pofrunęła sama. To teraz trochę coś miłego o, o Tadeuszu, żeby dla równowagi. Tak. Tadeusz, aha, to jest ta, Tadeusz jest osobą, z którą mogę porozmawiać na każdy temat, jest to mój przyjaciel e, bez końca. Bardzo, mm, bardzo rygorystyczny, bardzo luterański, bardzo proludzki. Zbyt demokratyczny, za mało arystokratyczny, no ale mam tak zwaną arystokrację ducha, ponieważ jest naprawdę człowiekiem wyjątkowej wrażliwości i dobroci. I takiej równości, takiego poczucia godności ludzkiej, którą broni e, i broni ludzi zwyczajnych, broni ziemi, broni zdrowia tej ziemi, broni ekologii, broni dobrego jedzenia. Jeżeli chciałabyś uwieść mężczyznę, co byś mu zaserwowała, czy ugotowała? To i to zależy od jego aury, bo niektórzy po prostu pożerają kilogramy mięsa, a niektórzy zjedzą kilogramy ryżu albo kaszę. Naprawdę to zależy od mężczyzny i jego aury. Ale na pewno, gdybym zaczęła gotować, to znaczy, że to jest bardzo yy, bardzo interesujący mężczyzna i warto od niego zawalczyć. Czyli rozumiem, że w momencie, kiedy Ty gotujesz Kiedy jest... zapraszam go do mojej kuchni mhm, to jest taka... albo jestem w jego kuchni i zaczynam gotować. To tutaj należy uważać. Mhm. Ale to jest dobry omen chyba, tak mi się wydaje. Na razie gotowałam walskowi. I to było bardzo miłe. Co to były za potrawy? Do dzisiejszego dnia mam ma zamrożone te rzeczy w lodówce. One chyba w lecie były gotowane. Okej, okay. i co to było? No chyba gazpacho, który już ma pół roku i dalej jeje. Widać, musiało być bardzo, bardzo dobre. Nie jestem przerażona, że jeszcze żyję, bo te <laughs> lodówki kanadyjskie są jakieś specjalne, jakieś iglo. Razem w sumie to jest nieźle. Jest coś takiego, co ty nienawidzisz przygotowywać w kuchni? Ja nie znoszę kroić. Nie znoszę obierać. Nie znoszę takiej brudnej roboty, która mi zabiera kreatywność. Bo ja muszę mieć wszystko szybko. Wszystko pokrojone, zrobione i wtedy ja mieszam, doprawiam i to jest wtedy no, szok, bo potrzebne mi są 2-3 godziny, żeby zrobić sobie obiad z 12-13 dań. Ja mam takie wrażenie, czasem oglądając w rewolucje, że ty nie gotujesz, ale tańsze jest. No, to jest. No bo cel. muszę przemieszczać się od jednego dania do drugiego, żeby zdążyć je pomieszać. I żeby oni nie zdążyli mi go spieprzyć, czyli przepieprzyć, przesolić, odcić albo trochę... zważyć. Trochę jak taka wiesz, wróżka, która tak nadlatuje. I to sypie, trochę tak jest. Yy, wiesz, magicznym pyłem. Ja się nie chcę to. chwalić, ale robię tak, 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 tak. Mogę. Ja Cię zapraszam, Ja cię zapraszam, bo to jest naprawdę dla mnie ogromna radość. Ty się często wyruszasz? No popatrz, rozmawiam z Tobą, jednak mam mokre oczy. No może. Bo mówię o tematach, które mnie bardzo wzruszają. A zdarza się. Płakać ze szczęścia czy z radości? Płakałam na wyborach. <laughs> Teraz się popłaczę <laughs> drugi raz. No i płaczę wtedy, kiedy mówię o moim zmarłym mężu, który jest obecny, Boże, 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 mój makijaż, yy, który jest obecny w moim życiu bez przerwy i jego wzór, jego godność, jego sposób prowadzenia życia, rozmów politycznych. W ogóle ja jestem jakby zaklęta w świecie polityki, smaku, koloru, ekologii, zieleni, roślin. Dań, światła. To jest ten świat muzyki, to jest ten świat dobrego kina. To jest ten świat, na płaszczyźnie którego ja się mogę z kimś porozumieć. Jeżeli ktoś jednak ma inne poglądy, kompletnie niż ja, jeśli jest faszyzujący, jeśli jest rasistą, wydaje mi się, że nawet nie powinien się do mnie zbliżyć, bo jestem w stanie zrobić wszystko. Dosłownie wszystko. Tak. Uważam, że ludzie, którzy nie pozwalają żyć innym tak, jak oni chcą, yy, jeśli nie czynią oczywiście innym krzywdę, są to terminatorzy. I to właśnie te wszystkie złe filmy w telewizorach i te przyszłościowe przewidują właśnie taką rzeczywistość, że będą chodziły takie robokopy i będą niszczyły wrażliwość. Ty jesteś optymistką? Tak, ja jestem optymistką. Jeśli nie byłabym optymistką, nie byłoby mnie tu nawet pięciu minut. <głos> <głos> Niepoprawną optymistką. Chociaż też realistką. Znaczy mnie mój też prosił, żeby nie wracać do Polski mhm. nigdy, y, po jego śmierci, że to jest kraj, który będzie miał ogromne kłopoty, miał rację, bo wróciłam w zasadzie do frankizmu. Mhm. No Bo to, co się dzieje obecnie w Polsce, ten, ten, ten finał tej, że y, nam święcie, panujące jeszcze zbliża mnie do końca frankizmu w Hiszpanii w, wieku, w, la, w roku 75. Czyli jeszcze wtedy mnie bito w łazienkach na Akademii Sztuk Pięknych. jeżdżała kawaleria, która biła studentów, wyciągała z, z toalet i biła pejczami. Jeszcze śpiewali hymny hitlerowskie, faszystowskie przed Pałacem Królewskim z, takim, z taką wyciągniętą dłonią za ministra. Hmm, chyba turystyki czy sprawiedliwości Fragi. Yy, I to naprawdę jeszcze generał Franco się tam lekko potykał, bo nie mógł dobrze usiąść tam, się nakrywał nogami, żeby była jego końcówka, ale to był jeszcze czysty faszyzm, gdzie rzeczywiście w Portugalii mojego ojca i mojego męża śledziły służby i chciały ich zlikwidować. Także to był taki naprawdę żywy faszyzm. Mhm. Ja ci teraz zadam. Jedno ostatnie pytanie. Ja to pytanie trochę ukradnę od Ciebie, bo Ty zadałaś je uczestnikom kuchennych rewolucji. I to jest chyba jedno z najpopularniejszych takich pytań, czy głosów, dźwięków, które są wykorzystywane na, na TikToku. Ludzie nagrywają masę, masę filmów, wykorzystując to, o co Ty pytasz tych ludzi. Ty ich pytasz. Czy wy jesteście normalni? Więc tobie zadam pytanie. Czy ty jesteś normalna? Tak, no tak. No, gdyby byli tacy ludzie jak ja, to wyobraź sobie, jaki byłby świat. wyglądałby to jak dżungla brazylijska. Mm. Czyli Szkoda, trochę dziko, tak trochę jest. kolorowo, ale smacznie.